Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i markiz. Raz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Czy w mieście jest dobrze, czy źle? Czy prezydent Wójcicki dobrze rządzi? Czy pani Polak jest fajna, czy nie fajna? A czy ciocia Rafalska? Nie, o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo dzisiaj ze mną, panie, panowie, redaktor Błaszczak na stojąco, Stanisław Chomski, mistrz Polski. Salam alejkum, Stasiu, tak się tobie nisko kłaniam. Dziękuję, Stasiu, Stasiu. Słuchaj, to nasz wspólny sukces, tak? Zgadza się, to jest sukces całego Gorzowa. No, głównie mój, twój, no, tam... tak, zawsze. No. Sukces ma wielu ojców. Tak, niech tak Stasiu, zostanie. Mam prośbę. Mistrz Polski, medal. Jest. Pokaż na chwilę. Jest medal, proszę, ale jest. Tak, do łapki mi daj. A, to, jak o, mówicie... to, no, cieszmy się wszyscy tym medalem. No. Ja ale fajnie, a ciężki nawet. No ciężki, a to chyba, złoty, chyba ze złota. Gryź, może zęby połabiesz. Jadź się. Kolor twój, złota ma. Stasiu, to twój pierwszy złoty medal. Drużynowy, tak. Tak. Chłopie, to ja nie wiem, czy mam ci gratulować, czy ci współczuć. Ile ty jesteś trenerem lat? No, 10. 10 lat robisz w tym fachu i dopiero pierwszy złoty medal? No tak, na swoje konto pierwszy złoty medal. Były dwie okazje, nie udało się, 9-2, rok 9-8, raz ze Stalą, raz z Piłą, ale no, trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak to nieraz bywa. Nie zawsze było mi dane dokończyć tego, co się podejmowałem, nie zawsze był drużyna taka, która miała potencjał, żeby walczyć o medal, częściej budowałem niż jak to się mówi, kończyłem dzieło. Ale po kolei. Sezon zaczął się dobrze, bardzo dobrze. Zwycięstwo, rozpoczęliśmy w Lesznie, tam pierwsze punkty. No i wydawało się, że te 8 punktów to będzie bułka z masłem. Nie było tak lekko wczoraj. No to taka magiczna ósemka. Pracuję w Toruniu w trakcie sezonu, gdzie tam mnie poproszono o pomoc z różnych względów. Było też minus 8 po sezonie 2013 za że tak powiem, ucieczkę Torunian, jak to się mówi, z Zielonej Góry podczas finału, gdzie Tomek Golub się rozbił i nie mógł jechać. Następny sezon było minus 8, nie udało się tych minus 8 punktów na tyle zniwelować, żeby wejść do playoffów. Te ósemka też wydawało się, że nie jest dużo i dużo. To jest taka liczba, gdzie dwa biegi mogą zniwelować i jeden bieg popsuty może w drugą stronę się przechylić. Ale pamiętasz, redaktor Błaszczak ci podpowiadał, że Kasprzaka masz zostawić, bo pamiętamy, że rok temu mu słabo szło, ty się wahałeś, poprosiłeś mnie, żebym ci doradził, więc ja ci na antenie powiedziałem, tak, Stasiu, niech Krzysiu zostanie, dobra decyzja, ale powiedz mi, kogo byś chciał tak naprawdę pochwalić za cały sezon? Oczywiście poza Bartkiem, bo to wszyscy wiemy, że to jest wyśmienity chłopak, który śmiga po prostu, a nie jeździ. Ja mówię, tak zbudowana drużyna to nie ma jakiegoś wyłomu czy szczególnej podziękowania dla jednego czy drugiego zawodnika, bo różne były koleje losu, poziomu, który prezentowali zawodnicy. Były wzloty, upadki. To był zespół, który się uzupełniał i to dobitnie pokazał finał, że ten niedoceniany, ten najbardziej, na którego wszyscy żeśmy narzekali, Jesper Jensen, no, odwalił numer taki na miarę złota. Także... Wiagry mu wczoraj dałeś, czy co? Kredyt zaufania wystarczył. Kilka rozmów. Świadomość tego. Naszym zadaniem było docieranie do ich świadomości, o co jedziemy i co możemy w tym sezonie zdobyć, bo naprawdę możemy zdobyć, to z meczu na mecz żeśmy się utwierdzali, że jest szansa walki o te najwyższe laury. Drogi trenerze, ale to trzeba się cieszyć, radować. Ja w ogóle jestem zły, wiesz, bo w tym studiu tydzień temu powiedziałem, że
poniedziałek to powinien być dzień wolny od pracy. A tu wiesz, pracować trzeba, no. Znaczy wiesz, ja mam taką robotę, że to dla mnie przyjemność, no. Świętowałeś wczoraj? No pewnie. Do której? Dziś do pierwszej. Jedno piwo to nie piwo, dwa piwa to no, ale czemu piwa. Ale czemu mówisz, że świętowanie ma się kojarzyć z tym trunkiem? Z alkoholem? No. No ty co, wczoraj nic? Było troszkę, było. No to dobrze, dobrze, Stasiu, no to, no ale to sam sobie przeczysz. Było... To najpierw mi mówi, że ja już nie rozumiem. Nie, no bo na różne sposoby ludzie świętują, tak? I, a myśmy taki tradycyjny. Delikatnie, lampka szampana. Tradycyjny sposób. Nie, dobrze. No już nie będę taki zakłamany. No, nie tylko lampka szampana była. No to zostawmy, ile było, to nasza tajemnica, przecież nie powiemy wszystkim, że tam, wiesz, skrzynka wódki poszła. Nie, wódki się już teraz nie pije chyba. Wszystko się pije, to co kto lubi. Nie? No to dobrze, trzeba się bawić, trzeba świętować. Trenerze, czy ja mam mówić były trenerze, czy trenerze? Jak to jest z tobą? Bo z tego co wiem, to ty od dzisiaj to jesteś... bezrobotny. No może tak, kontrakt był skonstruowany tak do końca sezonu, czyli playoffów. Praktycznie można powiedzieć do końca września. Dalej zobaczymy, co będzie. Jakieś rozmowy? Nie wiem. No ale czy miałeś rozmowy jakieś? Zmora rozmawiał z tobą, czy nie? Nie, no jest taka zasada, że przed zakończeniem pracy się nie rozmawia o następnej pracy. Ale mamy nadzieję, że składu zwycięskiego się nie zmienia. Jakby były jakieś problemy, to wiesz, ja tam Zmorę znam, to ci pomogę. A jakby co? Jakby co? Ale ja nie sądzę, żeby jakiekolwiek problemy. To dobra, no to załatw podwyżkę i będzie dobrze. No ale ty poczekaj, masz dwie dychy, to... Ile? Dwie dychy masz, tak? Czy ile? No, na 3 miesiące chyba. Żartujesz? Tak marnie zarabiasz? Tyle, ile można. Słuchaj, to żużlowcy w jednym punkcie zarabiają tyle, co ty przez miesiąc, tak? No... Nie, to jest niesprawiedliwe, to nie. Nie to, wiem. Stasiu, to trzeba coś z tym zrobić. Zostawmy ten temat na boku, to mi się wydaje... To po audycji, wiesz, załatwimy. Ja tam, wiesz... Musimy sobie pomagać, tak? Wiesz, o co chodzi, no. Panie trenerze, dobrze, jeszcze na temat wczorajszego meczu chcę porozmawiać. To nie był łatwy mecz. Mówi się o tobie, że jesteś super specjalistą, jeśli chodzi o przygotowanie toru. No, komisarz jest, coś mi tu lata, no. Kumary. No, ciepło się zrobiło. No. Życie wraca. Mówi się, że jesteś specjalistą od torów. Twoi przeciwnicy mówią, że wkurzony jesteś na komisarzu, bo ci przeszkadzałem trochę w robocie. Wczoraj krawężnik jechał, ale chłopaki z Torunia szybko to odczytali. Byłeś zdziwiony? No, tor był tak przygotowany, jak pozwolili nam osoby nadrzędne. I też nie wszyscy byliśmy z tego zadowoleni, że tak jest. Trzeba było to zaakceptować. Z reguły więcej się wysypuje, no ale to jest okres jesienny, ten tor bardziej trzyma wilgoć i tak to wyszło. Nie zawsze się udaje tak zrobić, jak by się chciało. Słyszałem, że wolałeś, żeby mecz był o 17, a nie 19, że ta godzina też tutaj wpływa w jakiś tam sposób na to, jak tor się zachowuje w trakcie jazdy. Na pewno tak, bo wieczorem już jest bardziej chłodniej. Troszeczkę wychodzi rosa, jest to inne warunki są, to są, można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, co to ma za wpływ. Ma wpływ, nie? Na to wszystko, co później się z tym torem dzieje i tak można powiedzieć, dopiero na 3-4 biegi pod koniec zaczął tak się fajnie troszeczkę odsypywać, że można było i środkiem pojechać. No tej walki wczoraj za dużo nie było. Ja wiem, że tego nikt nie będzie pamiętał. Puchar jest nasz, mistrz Polski i chwała. Natomiast no, chcę powiedzieć tak, że albo zadać ci pytanie w taki sposób. Na ile tor dzisiaj decyduje o tym, jakie ma szanse drużyna miejscowa? Czy gdybyś miał to procentowo w jakkolwiek może sposób. na początku może ma to w pierwszej fazie, zasadnicze, tak? Później przy takich zawodnikach, jak byli z Torunia, to już nie ma to znaczenia, bo oni potrafią się dostosować i naprawdę wyciągnęli wnioski z tej pierwszej wysokiej porażki, którą tu ponieśli, to oni na początku przecież nadawali ton. Rozmawiałeś wczoraj z Gajewskim? Nie, pogratulował mi i tyle. Pogratulował czy nie? Pogratulował. A wy się bardzo nie lubicie? Nie, no czemu? No rozmawiamy ze sobą, no ale on jest taki zamknięty trochę w sobie, to przecież nie będę z nim
był skupiony, tak jak i ja, no, także no, no o czym mieliśmy rozmawiać. No. Strasznie się czepiał wszystkiego, nie wiem, czy ci donieśli. Znaczy przed zawodami niczego się nie czepiał, później to mu wszystko przeszkadzało. Woda na młyn to była dla ciebie, czy miałeś to w nosie? No, każdy niech robi swoje, on robił swoje, on chciał przykrzyć życie wszystkim, zwłaszcza chyba sędziemu, bo pewnie jakieś tam telefony były, pewnie docierały informacje, wszystko mu się nie podobało, starty, nie starty, ale to oni przecież wygrywali starty. Te starty były dość szybkie i to my nie umieliśmy się z tym elementem poradzić. Stasiu, ale proszę cię, uśmiechnij się trochę. Ale jestem uśmiechnięty. Nie wiem, czy sztywny jesteś jakiś taki sztywny, dzisiaj, no, czy zmęczony, no. Czy za dużo wypiłeś wczoraj. Wygaszony troszeczkę po tych emocjach. No. Aha, no to dobrze, bo już... Pełen luz. No to dobrze. Stanisław Chomski jest dzisiaj ze mną. Dynamiczna rozmowa, mistrz Polski, a co? Zaraz wracamy do fajnej rozmowy. Raz frytki, proszę. Panie trenerze, ale w internecie to się działo. Czy pan wie, że nawet sam Zbigniew Boniek ci gratulował? No to dwa palce w niebie, nie kłamiecie. Napisał Stasiu Chomski gratulacje. Ty jesteś z nim na ty, z Bońkiem? Kiedyś się... Na Twitterze mi kilka razy spotkaliśmy w Pile. Był na meczach. I mówiliśmy sobie per pan. Ale to miłe chyba dla ciebie, bardzo tak? Miłe. No, no, to jest osobowość sportu. Nie tylko doskonały piłkarz, ale także prezes związku najbardziej popularnej dyscypliny i potrafi nim zarządzać. Także to się bardzo cieszę. Panie trenerze, no to teraz czas... Ja zakładam, że wiesz, że ten Zmora oczywiście cię zatrudni i pewnie już masz w głowie plan, co zrobić na nowy sezon. Czy to już jest ten moment, że możemy troszeczkę porozmawiać? Bo wiemy, że Zmarzlik ma kontrakt. Ile jeszcze? Bartek, na ile ma kontrakt? Na 2 lata. Jeszcze na 2. Krzysiu Kasprzak też? Tak. I to koniec. I co dalej? Nie wiem, zobaczymy. A kto powinien zostać według ciebie z tej... Nie dzielmy skóry na niedźwiedzie. Jakie nie dzielmy? To nie jest dzielenie, Stasiu, już teraz trzeba... Nie. Już teraz o tym trzeba rozmawiać. A gdzie, jak nie u Błaszczaka? No. Jak będę miał kontrakt, wtedy będziemy rozmawiali. Dobra, poczekaj. Ja ci proponuję tak. Iversen, no musi zostać Puk, nie? No, wyliczę dalej. Pawlicki, kurczę, mały znak zapytania, wiesz, bo ten sezon to nie był sezon Przemka. No i co dalej? No pomóż mi, no to ty jesteś fachowcem. No wyliczaj, no. Dobrze. Zagar? No, tu jest zagwostka. No i co, Zagar? No i co? No. A fajna rozmowa dzisiaj z tobą, no i co? Nic nie powiesz? A co ja mam powiedzieć? No ja nie jestem upoważniony do tego, żeby dywagować, kto no, będzie... Ale prywatnie rozmawiamy, ja nikomu nie powiem, no, spokój, nie, no. To już prywatnie nie rozmawiamy, bo rozmawiamy na A tego nikt nie ogląda, nikt nie słucha, chłopie, daj spokój. Nie. Jak to mówią, zwycięskiego składu się nie zmierzy. Zostawiłbyś wszystkich tak jak są? Jest problem jeden, bo wszyscy nie mogą zostać, bo dojdzie Bartek jako senior, tak? A on zostaje jako senior. No. To różne dywagacje, co z tym wszystkim zrobić. A kto tam jest w kolejce, jeśli chodzi o juniorów? Gdzie? W jakiej kolejce? No, w kolejce. Kto wejdzie? No są wychowankowie. No, kto? No jest Kaszmas, jest Czerniacki, jest Szczotka, jest ten Sudziński, jest rekonwalescent... Boże. A mówiłem, że wczoraj no, Stasiu długo, Nowacki, długo Nowacki, świętował, nazwisk nie pamięta. Nie, są A z tej całej ekipy Młodych Wilków, to kto tam tak najlepiej wygląda? No najbliżej jest Kaczmarz, najbardziej doświadczony. Mm-hmm. Przeszedł staż, że tak można powiedzieć, w pierwszej lidze w Rzeszowie. Fajnie jechał. Także myślę, że nie będzie tak źle. Powiedz, czy finał z Toruniem to było lepsze rozwiązanie, czy wolałbyś jechać z Falubazem? Takim nam los przyje, tak zrządził, no, że jedziemy. Powróżmy trochę z fusów. Nie, tam, czy ten, czy tamten. Nie ma znaczenia, wszystkich wyjemy. Nie, tak, zgadza się, ale no, większa otoczka by była, większa jakaś tam, nie tylko sportowa, ale pozasportowa, taka napinka. Pod jednym warunkiem, byłoby okej.
No, jakbyśmy wygrali. Jakbyśmy wygrali, no. A ten dowcip słyszałeś? Dlaczego falubazy zdobyły brąz? Nie, nie, nie. Bo dziewczyny lubią brąz. A, no jak dziewczyny lubią brąz, to im gratulować trzeba. Drogi panie Chomski, z całego serca, naprawdę w imieniu, wiesz, własnym i wszystkich mieszkańców na świecie, szczególnie z naszego województwa, z Gorzowa i Zielonej Góry, bo że sport jednoczy wszystkich, bardzo ci serdecznie gratuluję za to, co osiągnąłeś w tym sezonie, ale mam złą wiadomość jedną dla ciebie. O, to przykre. W przyszłym roku, wiesz, no, no nie możemy, wiesz, gorzej wypaść, to masz tego świadomość. No, zobaczymy, jak się potoczą losy odnośnie składu, odnośnie kto będzie prowadził ten zespół, także jeszcze na to jest czas, żeby sobie podywagować, co Czego będzie. Byś sobie życzył? Sobie? No. Zdrowia, optymizmu. A jak zdrowie u ciebie w porze wszystko? Oby nie było gorzej. No to dobrze. A z paluchem jak się układa? Bo zawsze masz pretensje do mnie, jak się pytam. No nie wiem, skąd te pytania. No. O Jezu, a co, nie mogę się spytać? A co, mają być same łatwe pytania? Piotrek odpowiada za młodzież, ja odpowiadam za pierwszy skład. Ale słyszałem, że już jest okej, że się dogadujecie i że jest dobrze. No i tyle, co trzeba. To jakie są nasze, że tak powiem, obowiązki, no musimy się sobie układać te obowiązki. No. Ja wiem, że to jest trochę niewdzięczna rola, był Piotrek pierwszym trenerem, teraz ja przyszedłem na jego miejsce. No nie, ja pewne sprawy rozumiem, że niełatwo jest się pogodzić z swoimi sprawami, ale no tak zadecydował zarząd, tak ustalił, tak określiliśmy tory współpracy i nie ma co tu zmieniać. Bardzo byłeś zasmucony, jak się dowiedziałeś o Iversenie tuż przed finałem. Wiem, że nie chciałeś paniki szerzyć, ale to było grubo, tak? No, źle było. Puk się trochę... Jurek Buczek znowu Jurek nasz kochany, nie? No. Cudotwórca. No tak jego fach jest, a że się zna tym najlepiej, no to potrafi wspomóc na tyle, żeby chłopak pojechał. A miałeś jakiś plan B na tą sytuację? No był, no stał w odwodzie Rafał Karczmarz. Mhm, Rafał. No tak. Ale byłoby ciężko. A może byłoby zaskoczenie, objawienie, tak jak Jensen. Panie trenerze. Trzeba być optymistą zawsze. Mam prośbę do pana teraz. Taką. Słuchaj, prywatę chcę załatwić. Możemy? No, zależy jaką. Mam przyjaciela. A wiesz, te słowa mam zarezerwowane. Mhm. Ale jak możesz odmówić, tylko wiesz, Błaszczakowi się nie odmawia generalnie. Mój przyjaciel, Karol, ma dzisiaj urodziny. On o niczym nie wie, wiesz? Mhm. On jest w ogóle, wiesz, fanem Staleczki, ciebie uwielbia i tak dalej. Ja mam prośbę. Zadzwonimy teraz do niego i wiesz, i ja mu tu życzenia złożę, bo dzisiaj urodziny, bla, 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 i ty się do tych życzeń przyłączysz. Dobra? Możemy tak zrobić? Wiesz, dobra. Słuchaj, to dla niego będzie taki bajer, że mój ty Boże, tylko żeby odebrał. No to już... No nie, no mam nadzieję, że odbierze. No działam, no. No odbieraj, chłopie, no raz. Siema, Roman, co tam jest? No strzała, cześć Karol, jak się masz? A dziękuję, wszystko dobrze, wszystko. Ty, no masz urodziny dzisiaj, nie? No tak wyszło. No brawo, wszystkiego najlepszego. Słuchaj, wiesz co? Dzięki. Wiesz co, siedzę tutaj sobie ze Staszkiem. Chomskiego znasz? No pewnie, że znam. No, pijemy sobie i wiesz, ja kawę, on wodę. No i Stasiu, chciał cię poznać i ci życzenia złożyć, wiesz? Bardzo miło. No witam, też się dołączam do tych życzeń. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w tym takim uroczystym dniu. No myślę, że jakiś prezent zrobiliśmy wczoraj. A jeszcze mam taką niespodziankę. Zapraszam na tor i żeby parę kółek pokręcić na motocyklu. Zobaczcie, jak to się jedzie. Żartujesz, serio? No zapraszam, tylko ustalimy datę. Ty słyszałeś mody? Słyszałeś mody? Słyszałem, tylko nie wiem, czy to jest prawda, że nie zmieniłeś czasami programu z Fabrycznej 19 na ten. Na mamy cię? Nie. Stasiu, ale serio? Taki prezent od nas? No, młody, słuchaj, to. Słuchaj, załatwiłem ci wszystko, szykuj flaszkę dzisiaj na wieczór. Gratulacje.
No, no, to bawimy się, a tam termin to ustalimy, nie? Trzymaj się, na razie, hej. No, ty, ale bajer. Dobre, dziękuję, Stasiu. Słuchajcie, mistrz Polski Stanisław Chomski był dzisiaj ze mną, co prezenty rozdaje, nie tylko te medalowe, ale także dla przyjaciół. Dziękuję ci bardzo. I co, Stasiu, mam nadzieję, że za rok, wiesz, najważniejsze, żeby być przed falubazem, nie? A czy będziemy to pierwszy? To też jeden warunek. No, to, a tak poza tym to wszystko dobrze. Stanisław Chomski był dzisiaj ze mną, to dla mnie przyjemność i zaszczyt. Dziękuję Stasiu. Do zobaczenia. Teraz frytki. Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i Markis.